strażnika w kasku białym Norbert Kościuch, pole drugie kask czerwony Dawid Lampart, pole trzecie kask żółty Michał Szczepaniak i pole czwarte kask niebieski Grzegorz Basara. 25 do 17 prowadzi Stal Rzeszów, 8 punktów i ta rezerwa taktyczna. Zobaczymy, co ona przyniesie. Bardzo silna para Pilan, Szczepaniak, Kościuch, ale Lampart i Basara również potrafią być bardzo, bardzo groźni. Poszła taśma w górę, świetnie ze startu. Pilanie wzięli w kleszcze Dawida Lamparta. Teraz szeroko wynosi się Szczepaniak, dołączy do Kościucha. Będzie 5-1 dla Polonii Piła. Tak jest, proszę Państwa. Kościuch obejrza się, gdzie jest jego partner z zespołu. I już w tej chwili jadą. Ależ teraz niebezpieczna sytuacja. Fatalnie to wyglądało. Makabryczny upadek Norberta Kościucha, którego podniosło na szczycie drugiego łuku. Nie opanował motocykla, upadł na tor i wpadł na niego rozpędzony Dawid Lampart i Grzegorz Basara. Makabrycznie to wyglądało. Teraz próbuje podnieść się Norbert Kościuch z toru. Będzie z pewnością potrzebna pomoc medyczna zawodnikowi pilskiej Polonii. Wydawało mi się, że został uderzony w głowę motocyklem Dawida Lamparta. Fatalnie to wszystko wyglądało. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało żadnemu z zawodników. Lampart już się podniósł. Kościuch cały czas leży. Już zmierzają do niego medycy. Wyjechały również dwie karetki na tor. Wyglądało to fatalnie. Oby tylko skończyło się na strachu i ogólnym poobijaniu. Niestety nie wygląda to zbyt dobrze. Tak jak mówię, Norbert Kościuch prawdopodobnie został uderzony motocyklem w głowę.